Po skandalu, który przetoczył się przez media w Polsce i w Europie, a w zasadzie na świecie, przez kilka tygodni sytuacja rolników była dramatyczna. Ceny spadały złotówkę, złoty 50, w niektórych miejscach nawet 2 złote za kilogram, co powodowało straty u rolników, którzy musieli sprzedawać w tym momencie. Po około 4-5 tygodniach ceny się mniej więcej wyrównały do poziomu sprzed kryzysu, uwzględniając jeszcze sezonowość i sezonowy spadek, lekki spadek ceny w tym okresie. Więc ci rolnicy, którzy mogli poczekać ze sprzedażą, oni nie ponieśli strat, tylko ci pierwsi, ale i tak straty liczymy na kilkadziesiąt milionów złotych. W tej chwili sytuacja na rynku jest bardziej stabilna, chociaż są zaskakujące sytuacje, mianowicie cena jałówek jest wyższa od ceny buchajków, co wielu zaskakuje. Jest duży popyt na jałówki i to jest kierunek produkcji, który widać, że już nasze jałówki wyrobiły sobie dobrą reputację w Europie i popyt na nie jest rosnący. Jeśli chodzi o buchajki, tutaj jest falowanie na rynku, popyt jest coraz większy, coraz mniejszy. W chwili obecnej po tej aferze, co miała miejsce na początku stycznia, rynek dość mocno się zachwiał. Producenci raptem zaczęli sprzedawać duże ilości bydła. Nie mieli jakiejś świadomości, że co będzie się działo w dłuższej perspektywie. No, w chwili obecnej mamy zniżki byka. Ze względu na Turcję ograniczyła zakupy, ale dość dobrze się koniunktura ma na jałówki mięsne. Rolnicy w tej chwili bardziej się pewnie martwią, co z suszą w tym roku. Niestety na razie jest bez deszczu. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Ale na pewno wielu z nich już się niepokoi, czy nie będzie problemu z bazą paszową. To miało miejsce w poprzednim sezonie. Brakowało pasz w wielu gospodarstwach. Jeżeli drugi rok z rzędu będzie ta sytuacja się powtórzy, pewnie wielu rolników będzie musiało zredukować pogłowie w swoim gospodarstwie.